przez radomską lokomotywę, która ruszyła 10 marca ubiegłego roku, przewinęło się około 500 dzieci. Obecnie na stałe ze świetlicy korzysta około 30 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Świetlica powstała z inicjatywy zakładów automatyki Kombut we współpracy z Fundacją Dobry Duszek i Urzędem Miejskim w Radomiu. Z małymi ukraińskimi gośćmi pracują wolontariusze i osoby znające język ukraiński. Dużo jakby atrakcji żeśmy zorganizowali podczas tego roku pobytu. Były wyjazdy na przykład też na Kolonie, nad morze, był wyjazd do Bałtowa, gdzie były wiele atrakcji. Były różne warsztaty, robienia czekolady, świec, toreb, babeczek. Było też pieczenie chleba w Muzeum Wsi Radomskiej i było to na zasadzie integracji z naszymi polskimi dziećmi, gdzie nawiązywane były fajne relacje, przyjaźnie nowe. Także bardzo się czują tu dobrze, tak bezpiecznie, domowo. Działanie świetlicy Lokomotywa było dużym wsparciem dla rodziców, szczególnie w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny. Rodzice mogli zostawić dzieci pod opieką wychowawców i w tym czasie załatwić ważne formalności lub po prostu odpocząć. Rok temu, kiedy bomby zaczęły spadać na ukraińskie miasta, kiedy rozpoczęła się wojna, musieliśmy przyjąć naszych braci Ukraińców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i zrobiliśmy wszystko, żeby w naszym mieście czuli się dobrze, żeby mogli wystartować, żeby ta pożoga wojenna i te problemy, tragedia i trauma wojenna zostały gdzieś z boku i bardzo ważnym elementem była opieka nad tymi młodymi Ukraińcami, dziećmi i młodzieżą. I cieszę się, że w tej sytuacji mogliśmy także liczyć w ramach takiej społecznej odpowiedzialności biznesu na współpracę z radomskimi firmami. Jak wynika z danych Straży Granicznej, od wybuchu wojny granice Polski przekroczyło ponad 10 milionów uchodźców z Ukrainy. Obecnie przebywa ich w naszym kraju około miliona. Na drugi dzień zrobiliśmy dużo mózgów, zastanawiając się, co możemy zrobić, wiedząc jednocześnie, że ta pomoc będzie długotrwała. Wtedy właśnie z Fundacją Dobry Duszek powstała inicjatywa Świetlicy. Wprawiliśmy w ruch lokomotywę, która pędzi do dzisiaj. Przez ten okres od 10 marca naszymi podopiecznymi było ponad 500 dzieci z Ukrainy. W początkowych miesiącach dziennie było około 80, nawet do 90 dzieci. W tym momencie jest to 30 dzieci dziennie i mamy nadzieję cały czas kontynuować ten projekt. Wiemy, że jest to potrzebne. W świetlicy Lokomotywa w kamienicy Deskurów dostępne są dwie sale, w których organizowane są zajęcia łączące naukę z twórczą zabawą. Zajęcia są podzielone na dwie grupy wiekowe, przedszkolną oraz wczesnoszkolną. Dzięki temu zabawy, zajęcia i elementy nauki są dostosowane do potrzeb dzieci. Uczestnikom są również zapewnione ciepłe posiłki.